moglibyśmy zacząć już nasze ostatnie spotkanie kończące tą pierwszą pilotażową edycję Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chciałbym w imieniu władz uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podziękować Państwu za udział w tym projekcie. No, będziemy kontynuowali ten projekt, wyciągając oczywiście wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Gratuluję Państwu zakończenia pierwszego semestru. Mogłoby się pojawić pytanie, dlaczego policja? I tutaj nie uchylę aż tak za bardzo rąbka tajemnicy, z tego względu, żeby Państwa zachęcić do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Ale rzeczywistość rzeczywistością, Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić Wam życie. Na czym to polega? Przede wszystkim pochylamy się nad kwestią różnego rodzaju oszustw i niebezpieczeństw, które czyhają na osoby starsze. Zaproponowaliśmy też Państwu w ramach dodatkowych działań udział w dwóch naszych innych projektach, w projekcie Zrozumieć Starość, i część z Państwa wzięła udział w warsztatach tego projektu. Zaprosiliśmy Państwa również do analiz lekowych, jeśli macie Państwo dużo leków, jakieś z tym problemy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o wybranych aspektach procesu starzenia, ale od takiej strony bardziej biologicznej. Starzejemy się tak naprawdę w sposób zauważalny jako populacja, tak jak wspomniałem wcześniej, od drugiej połowy XX wieku. Starzenie to choroba, a jeżeli choroba, to można ją leczyć. I nikt nie twierdzi, że człowiek może żyć 1000 lat, ale nie musi żyć 75, 80, prawdopodobnie może żyć dłużej. Chciałam Państwu powiedzieć, że moja prababcia jest najstarszą Polką. Wczoraj skończyła 113 lat, także widząc ją, jestem pewna, że wszyscy będziemy w dobrym zdrowiu, będziemy mogli się spotykać, także serdecznie Państwu dziękuję.